Witam Was wszystkich serdecznie. Jest to nasz pierwszy odcinek z cyklu Historia sprzedaje najlepiej, więc nie mogliśmy zacząć naszej przygody inaczej niż od zaprezentowania Wam serca naszego miasta, czyli od Śródmieścia. Śródmieście to najmniejsza dzielnica Łodzi, ale mająca najwięcej do zaoferowania. Z racji tego nie będziemy w stanie pokazać Wam wszystkiego w jednym odcinku. Dziś na Świeczniku północna część osiedla administracyjnego Śródmieście Katedralna. Lecimy! Znajdujemy się teraz na Placu Wolności. Geneza tego miejsca sięga 1820 roku, kiedy to przyjeżdżający traktem piotrkowskim od strony Zgierza Rajmund Rembieliński, ówczesny prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, dostrzegł walory otaczających go terenów. Nadmienię tylko, że Zgierz też jest miastem. Były tu piękne lasy i 19 strumieni. Po inspekcji terenów Rembieliński poinformował namiestnika Królestwa Polskiego generała Józefa Zajączka, że ze względu na zasoby wody i drewna Łódź ma znakomite warunki do utworzenia tutaj ośrodka przemysłowego. 18 września 1820 roku Łódź wpisano na listę osad fabrycznych, a już rok później Rajmund Rembieliński bijał pierwsze paliki wytyczające nowy rynek przyszłej osady tkackiej, która stała się zalążkiem wielkiej łodzi przemysłowej. Od tej pory Rajmund jest uważany za jej założyciela, a jego pomnik możecie spotkać przy skrzyżowaniu ulic Politechniki Radwańskiej przed Centrum Handlowym Sukcesja. Tym, którzy nie mieli przyjemności zejść do podziemia, zapraszam do odwiedzenia Muzeum Kanału Dętka pod Placem Wolności. Jest to podziemny owalny zbiornik na wodę stworzony do płukania podziemnych sieci wodociągowych. Powstał w 1926 roku na podstawie projektu Williama Lindleya. Został otwarty dla zwiedzających jako pierwszy tego typu tunel w Polsce. O Dętce można było powiedzieć dużo więcej, ale nie będziemy zabierać pracy muzealnym przewodnikom. Pozostał nam przecież jeszcze najbardziej charakterystyczny punkt Placu Wolności, czyli pomnik Tadeusza Kościuszki. To właśnie imieniem naczelnika w 1917 roku nazwano drugą reprezentacyjną ulicę Łodzi równoległą do Piotrkowskiej, niegdyś zwaną Spacerową. Tego samego roku, z okazji stulecia śmierci Kościuszki, zapadła decyzja o wybudowaniu pomnika na jego cześć. Po latach konkursów i urzędowych przepychanek ostatecznie wybrano projekt rzeźbiarza inżyniera Mieczysława Lubelskiego, a oficjalne odsłonięcie nastąpiło w grudniu 1930 roku. Niestety pomnik został zburzony w listopadzie 1939 roku przez niemieckie władze okupacyjne, a w jego miejscu w 1940 roku ulokowano obelisk z wizerunkiem swastyki. Pomnik miał zostać odbudowany zaraz po wojnie w 1946, jednak postępująca stalinizacja uniemożliwiła to aż do lipca 1960 roku, kiedy to odsłonięto wierną kopię wykonaną przez zespół przedwojennego twórcy Mieczysława Lubelskiego. Z Placu Wolności kierujemy się teraz na najbardziej znaną ulicę w kraju, z której słynie nasze miasto. Tak jak już wcześniej wspominałem, znajdował się tutaj trakt piotrkowski łączący Piotrków Trybunalski ze Zgierzem, stanowiący oś centralną, wokół której rozbudowywało się miasto, tworząc podwaliny pod taką naszą ówczesną starówkę. Do niedawna okrzyknięta jako najdłuższa ulica handlowa w Europie. Dziś według mnie jest najdłuższym pubem w Europie. Szanowni Państwo, werble, oto ona, Piotrkowska. 4 kilometry kultury i rozrywki. Choć z tą kulturą weekendami to czasem różnie bywa. Gdy już tu będziecie, to ciekawym do zobaczenia miejscem będzie pasaż Róży pod Trójką autorstwa Joanny Rajkowskiej. Jest to realizacja składająca się z tysięcy kawałków luster pociętych na małe części i przyklejonych do ścian kamienicy. Mają one nawiązywać do choroby córki artystki związanej z chorobą siatkówki oka. Spacerując dalej, mijamy kamienicę Scheiblera, wybudowaną jako siedzibę składu głównego jednego z największych łódzkich fabrykantów. Kiedyś swoją siedzibę miała tu i nasza firma, jednak byliśmy zmuszeni przenieść się w inne miejsce. Mimo że z zewnątrz budynek wygląda bardzo okazale, to jego środek czeka na swoją drugą szansę. 4 km to kawałek drogi, więc o niektórych punktach powiem pokrótce. Kino Polonia, miejsce z klimatem. Niegdyś ulubione miejsce aktorów.
Na początku XIX wieku znajdował się tutaj teatr kinematograficzny o nazwie Casino i był uznawany za najekskluzywniejsze kino w Królestwie Polskim. Mamy nadzieję, że niedługo nastąpi jego reaktywacja. W tym miejscu miała być scena o hotelu Grand. Jest to hotel cieszący się najdłuższą historią w Łodzi, działający nieprzerwanie od 1888 roku, aż do dziś. Mury hotelu gościły setki znanych osobistości. Najlepiej świadczą o tym łódzkie gwiazdy, czyli płyty wbudowane w chodnik przed hotelem, upamiętniające słynnych polskich artystów i reżyserów filmowych. Na pewno rzucą Wam się w oczy postacie z brązu. Jest to Galeria Wielkich Łodzian, których pomysłodawcą był Marcel Schüttenhelm. W skład galerii wchodzą ławeczka Tuwima. Więc kocham Twą urodę złą, jak matkę niedobrą dziecię. Kocham Twych ulic szarzyznę mdłą, najdroższe miasto na świecie. Fortepian Rubinsteina. Artur, niektórzy mówią, że przydałby Ci się rutynę skorbi. Kufer Reymonta. Władek, dzięki za ziemię obiecane. A oto twórcy Łodzi Przemysłowej. Pozwólcie, że Wam przedstawię. Pan Grochman, pan Scheibler i pan Poznański. Przy tym stole to dopiero czuć pieniądz. Fotel Jaracza. Postać wybitna w swej prostocie. Niestety obóz zrobił swoje. Pomnik Lampiarza. Ufundowany na setną rocznicę powstania w Łodzi pierwszej elektrowni. To już 14 lat, jak próbuje wkręcić tą żarówkę. Pomimo budzących kontrowersji, pomniki na stałe wpisały się w przestrzeń najważniejszej ulicy naszego miasta. Nie mógłbym pominąć budynku należącego do Maksymiliana Goldfedera, w którym kiedyś znajdował się dom bankowy. Dziś mieści się tu najstarszy klub muzyczny w Łodzi, czyli popularne Siódemki. Oraz restauracja Klub Spadkobierców. Cały pałac doczekał się w tym roku gruntownej rewitalizacji, a jej efekty możecie teraz zobaczyć. Następnie perełka architektury, kamienica pod Gutenbergiem. Jej środkowa część wyposażona jest w pomnik upamiętniający twórcę druku. Jako ciekawostkę powiem Wam, że jej uproszczona wersja posłużyła za logotyp naszej firmy. Odbijamy teraz w ulicę Tuwima, zmierzając do Parku Sienkiewicza. Po drodze mijając skwer powstania węgierskiego z fontanną, która nigdy nie działa, oraz stację paliw, na której weekendami sprzedaje się więcej alkoholu niż paliwa. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto za młodu nie rozpoczynał tu imprezy. Wracając do Parku Sienkiewicza. Został on otwarty w 1899 roku jako trzeci park publiczny w miejscu dawnego targowiska miejskiego. Pierwotnie nosił nazwę Mikołajewskiego Ogrodu Miejskiego od dawnej ulicy Mikołajewskiej, a obecnie Sienkiewicza. Lecz łodzianie nazywali go Parkiem Świętokrzyskim ze względu na bliskość kościoła Świętego Krzyża. Parkiem Sienkiewicza stał się w 1916 roku po śmierci pisarza. Mimo wielokrotnych renowacji do dziś zachował swój pierwotny układ. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2009 roku powstała tutaj koncepcja zorganizowania strefy wolnego słowa. Taka miejscówka do organizowania wiecy i debat powyżej 15 osób. Ale myślę, że w obecnych czasach restrykcji pandemicznych najbezpieczniej organizować debaty i wiece na urodzinach redaktora Mazurka. Znajdziecie tu również pomnik Plastusia. Jest on jedną z pięciu rzeźb stworzonych w ramach turystycznego szlaku Łodzi Bajkowej. Obok parku znajduje się jedno z najlepszych liceów, czyli Trójka imienia Tadeusza Kościuszki, której fundatorem był Karol Scheibler. W
Budynek został wzniesiony w latach 1881-1885 według projektu Hilarego Majewskiego, człowieka, który pozostawił po sobie największe perły łódzkiej architektury. Majewski podpisał się pod 546 projektami w naszym mieście. Budynki spod jego ołówka będziecie podziwiali jeszcze wielokrotnie, a część z nich mogliście podziwiać już w tym odcinku. Przenosimy się teraz do dawnych terenów fabryki Franciszka Ramisza. Jest to miejsce, które od 1889 roku z tkalni zatrudniającej 8 robotników przez 35 lat rozrosło się do wielkiej fabryki bawełnianej, która zatrudniała około 1000 pracowników. Po latach prosperity nadeszły lata chude, wojna, socjalistyczne upaństwowienie i popadanie w zapomnienie. Z końcem lat 90. budynki były wykorzystywane przez różne firmy. Następnie pojawiły się tutaj bary orientalne. Na pewno niektórzy z Was pamiętają jeszcze Chinatown. Aż nastał rok 2011 i teren przejęła firma Orange Property Group, która uruchomiła projekt OFF Piotrkowska. Tereny otworzyły się na kreatywność i tchnięto w nie drugie życie. Zaczęły działać tu pracownie architektoniczne, pracownie mody, restauracje, klubokawiarnie i wiele innych. Efekty realizacji tego projektu musi obowiązkowo zobaczyć każdy odwiedzający miasto. Kończymy swoją deptakową przygodę przy Piotrkowskiej 152. W 2001 roku powstał tutaj wielkoformatowy mural o powierzchni 600 m2. W momencie swojego powstania był największym tego typu dziełem na świecie. Zapoczątkował on artystyczną sagę, dzięki której przestrzeń miejska zaczęła wzbogacać się o nowe prace, a Łódź przestała być kojarzona z szarym miastem. Tym razem to byłoby na tyle. Przed nami jeszcze dwie części Śródmieścia. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się ta koncepcja i co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!